Siemano moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Zagrajmy w Spellforce z jakąś świtu. Jest to już chyba 17 odcinek, jak się nie mylę. Ja sobie już stoperek odpalę. Troszkę poprawiałem jakość mikrofonu. Bo troszkę było za więcej może basów. I jakoś tak niekoniecznie mi było dobrze słychać w niektórych momentach. Także tak, poprzedni materiał oczywiście ukończyliśmy Ostrą Skałę. Południowy Górek Wiecznych pogadaliśmy z Carvingiem i te sprawy z Uramem i Urakiem. Także teraz już przechodzimy do mapy z kompanii kolejnej. Także Dolina Szarego Zmierzchu przed nami. Jest Dolina Szarego Zmierzchu. Widzimy już niedaleko, że tutaj bawoły są. Widzimy jeszcze ten monument elfów. Także świetnie się składa, także będziemy mogli odpalić sobie już od razu Hirek. I przy okazji będziemy mogli od razu rozbudować się. Elfki mamy, wszystkie budynki, wszystkie jednostki. Także tak, ja się tutaj udam naszą bohaterką w tę stronę. Naszym głównym celem jest oczywiście dojść tutaj do tego właśnie tutaj zamku świtu. Ale tak by nazwać ten zamek świtu? Mogę wybrać. Tutaj głównym generałem jest Urias. Tutaj mamy jakieś parę kupców, jakieś tutaj jedno z NPC-ów pobocznych. Tutaj mamy głównie właśnie szkielety, czyli dalej dalej słupków Hakona, Ashira. Robcie to drewno może, koleżanki drogie. Odpalę aurę szybkich ciosów i przejdę się do póki co w to miejsce. Właśnie tylko w kompanii do konświtu, bo już wyjdą nas tutaj osiłki, bo one mają 7, no także są słabi. A mogę nawet sobie popiec tam do obozu, nas to nie martwi póki co. Także właśnie w kompanii taką świtu jest jedyna właśnie mapka poboczna o nazwie Ostra Skała. Ją ukończyliśmy w 2 odcinki. Jeden był krótszy, jeden właśnie był dość długawy. I teraz właśnie Dolina Szarego Zmierzchu. Ja w ogóle sobie nie zapisałem. To jest Greyvol. Dobra. Dobra, już tutaj drewienko nam... Elfki już tutaj wycinają pięknie, na chwilę możemy już chatę tutaj, ileś chatę drwala możemy postawić, może gdzieś w tym miejscu. A myślę, że w tym miejscu gdzieś wybudujemy chatę drwala. Właśnie bawołki mamy do... Te też są dziki do upolowania. To jest pełna ryba, ale no... Ludzie, raczej elfy nie posiadają chaty rybaka. Lena jest sporo. Tutaj jest 4900. No także dobrze, właśnie mamy, że mamy tutaj dużo lena. Zawsze się to sprzyda dla naszych elfek. No bo już tutaj mamy chatę drwala wybudowaną. Już tutaj się rozbudowujemy powolutku. Jeśli chodzi o dziennik zadań, to ograniczę w ogniu, odejść do fortecy zakonu. Ona to jest forteca, bym powiedział właśnie. Mówię zamek, a to jest forteca zakonu. Dobra. My na razie odczekać, dopóki nie zdobędziemy 100 sztuk drewna, żeby móc wybudować małe kwatery. A jeszcze tutaj właśnie taka znajdźka, chyba w tym gdzieś miejscu. Właśnie mówiłem w którymś odcinku, że tam może być olbrzym. Południowych Górach Wiecznych, a to właśnie chodziło mi o tę mapkę. Ewentualnie to może ryb gry swobodnej. Ale nie zaszkodzi tutaj się przejść naszą jedną robotnicą wolną. Nasze te elfki już powoli będą budować małe kwatery. U nas już osiłki lecą. Jeśli chodzi o właśnie... punkt umiejętności, to mamy prawie już ostatni pasek doświadczenia. Będziemy mogli dobyć poziom 16 niebawem. W końcu muszę w którymś odcinku w końcu
podsprzedawać te niepotrzebne rzeczy w ekwipunku, zakupić już większości bohaterów, którzy tam dostali właśnie w Elonii i Starogórzu. O ja jednak tutaj właśnie to chodziło mi o tą mapkę właśnie. Tu właśnie mamy olbrzyma, który nie żyje. Tu mamy takie jednego przedmioty jak Skragi. Tutaj chyba jeszcze zaklinacz jakiś. On miał magię umysłu. Zwój magii umysłu. Dobra, tutaj nasze elfki niech tartaczek wybudują. Tartaczek, tutaj już w produkcji będą kolejne robotnice. Dobra, niech się ta wróci. Już ładnie nam tutaj wyeksplorowała nasz terenek. Tutaj drewno jest dość sporo. Jeszcze tylko mięska będzie sporo. A mięsko się przyda, bo tylko właśnie tutaj chyba żadnych jagódek nawet nie ma. No, to są właśnie takie... jagódek nie ma, ale właśnie będą właśnie te bałowy. Muszę jeszcze będzie tutaj robić parę gildii łowieckich. No, mamy już tutaj tartak. To jeszcze może bym poczekał, że wybudujemy się te kwatery i... tutaj będziemy już tworzyć powoli len. I inne właśnie potrzebne surowce do wyszkolenia armii. Wybudujemy świetne kwatery. Tam dalej są właśnie te obóz troli, a trole walczą z ożywieńcami. Tam będziemy oddali przy okazji monument bohaterów i tam chyba od boku jest monument krasnoludów. Dokładnie. Także ja samemu wolę nie ryzykować, także ja poczekam aż troszkę tutaj rozbudujemy się naszą armią i wtedy będziemy lecieć na troli i potem wyszkolimy sobie troszeczkę. Wyszkolimy bohaterów. Wytworzymy krasy ludów. Zobaczymy co dalej. Dobra, chata mistrza Dwaleskiego. Akurat pani się ustawiła w tym miejscu. Ja sobie tutaj powyczyszczam ładnie lasek. Potem sobie robimy chatę leśnika. Tak, żeby było dużo miejsca na budynki. Dobrze, wyszkolimy 40 robotnic. 40 robotnic, ale było, żeby był limit plus 140. Tutaj już trole nie próżnują i lecą na nas już... no, osiłki są w sumie, ale no, nasza bohaterka jest sama i troszeczkę tutaj jest, proszę, że tutaj idzie pilny rzeźnik, już tutaj szpile te będą powoli wariować. No, to osiłek leci na szkieleta, ale to nam troszeczkę pomogą, ale wolałbym doświadczenie zyskać dla siebie. A, damy im radę raczej. Dobra. I co się nie przejmujemy. Życie mamy jeszcze. Tu mam nadzieję, że mikrofon będzie dobrze nagrywał, bo chwilę te opcje zmieniam, żeby teraz były lepsze te jakości dźwięku pod odcinkami, ale czasami jestem niezadowolony z głosu, jaki właśnie jest w mój materiałach. No, taka barwa głosu, albo ewentualnie jakieś filtry może źle używam. No cóż, dobra. Może póki co jeszcze zaczniemy zbierać powoli tą żywność na armię. Myślę, że tutaj gildię łowiecką sobie wybuduję w tym miejscu, a i magazyn żywności gdzieś tutaj. O, tutaj wybudujemy gdzieś drugą gildię łowiecką, żeby łapało, dobra. Tutaj 6, tutaj 5 i tutaj 5 robotnic. Niech polują. No bo tutaj niestety nie ma żadnych jagódek dla naszych elfek. A póki co krasnoludy też nie posiadają żadnego magazynu żywności ani żadnych budynków do zbierania surowców. Oprócz kamienia i żelaza.
Także póki co chyba w siedzibie dopiero tutaj Fortecy Zakonu. Widzimy chyba w tych skrzynkach były chyba plany do krasnoludów. Jak mi się coś kojarzy. Dobrze. Już magazyn żywności wybudowany. Tutaj już ogniwie owieckie się budują. Dobrze byłoby duże kwatery od razu postawić, chociaż jedne, żeby mieć już zwiększony limit naszych robotnic. I byśmy już tutaj naszą gospodarkę bardziej rozwinęli, jeśli chodzi o osadę elfów. Właśnie dużo teraz będzie map z elfami i krasnoludami, ponieważ ponieważ właśnie elfy nie posiadają tej kopalni żelaza, a krasnoludy właśnie je posiadają. Dobra, mamy już 500 sztuk drewna, także duże kwatery sobie już wybuduję w tym miejscu. Tutaj niech robotnicy im pomogą. Reszcie koleżankom. Wybudować te duże kwatery. Tutaj są w ogóle ten model to jest tego Bragi. Czyżby Kraga tutaj go dał? Kraga złodziej. Niektóre właśnie gry są takie niby poważne, a jednak dialogi są czasem dobre. Chyba tutaj myślałem, że mamy słaby poziom elfek, ale zapomniałem, że zmieniałem w poprzednim materiale. Mentalka Zoła 16, także już niebawem będziemy mieć posiadać się tą Zołę już. Została Deira Eloni, ale musi mieć poziom chyba 19, jak mi się kojarzy. Bale by się przydał, bo będzie potrzebny od poziomu chyba 17. Był chyba jeszcze Firy, ten mental za 4 zł, ten Firan chyba mu było. Który będzie z tego poziomu i jeszcze tam był jakiś bohater za 200 coś złota. Dobra. I chodzi o tutaj nasze robotnice, tutaj niektóre robią drzewko jeszcze. Tutaj żeby się nie nudziły, tutaj wyślę je. 4 5, dobra, ta koleżanko może odpocznij i zacznij tutaj zbierać nam Lena. To jest ile? 4100 o co się tak gdzieś ułożyło. O. Co tam nie odpłyca cała całkowicie mapa. O, dobra. Nie będzie w tym miejscu. Raz, dwa. Dwa. Na razie niech we dwie tutaj pobiegną i wybudują ten budynek. Dwie i tutaj jeszcze trzy. Tutaj niech reszta elfek sobie poczeka, aż będziemy posiadać już jeszcze 80 sztuk drewna. Drugi duży kwater. I będziemy powoli tutaj budować nasze budynki związane z armią. Tutaj jest też dużo Elena. Jeśli chodzi o te ulepszenie do druidek, lodowych czarodziejek oraz uzdrowicielek, to nie wiem, czy będę je w ogóle ulepszał, bo one kosztuje 500 man, a terenów leśnych tak zbytnio tutaj nie ma. Może tam parę trochę drzewek, ale nie aż tak dużo, także właśnie nie wiem, czy ten teren leśny w końcu będzie działał, czy nie. Ewentualnie jak będziemy posiadać dużo, bardzo dużo Lena, to ewentualnie sobie ulepszę i zobaczymy, nie? Tylko na terenach leśnych właśnie niby zużywają mniej many. Duże kwatery kolejne będą w tym miejscu, powiedzmy. Już Len w produkcji. Do tego może rzeźnika pokonam. I kolejny idzie rzeźnik.
My tutaj będzie raczej taka rozbudowa. Może nawet trzy odcinki z tej mapy zrobię, zobaczymy. Tutaj większość czasu schodzi na rozbudowie obozów. Przeważnie jak jest tryb RTS-owy. Tu mamy zamknięte, zamknięta jest brama, także sobie szkielety nie przejdą. Wygląda już coraz lepiej, prawda? Jeszcze muszę zobaczyć, gdzie są te robotnice, co w ogóle wydobywały mi drewno, a nie poszły do tartaku, czyli nie do tartaku, tylko do chaty mistrza drwalskiego, ani do chaty drwala. W sumie chyba wszystkie wyłapałem. Mam taką nadzieję, chociaż... No raczej tak. Okej, bawołek zaatakował naszą robotnicę. Tu mamy trolle, tutaj mamy miotaczy. No w sumie to są ci przeciwnicy, co byli w południowych górach wiecznych lodowej marchi. By nie patrzeć. Taki sam level, takie same praktycznie jednostki. Dobra. Próbujemy tylko Lena więcej. Także myślę, że tutaj właśnie wyślę Ewki jeszcze w tym miejscu, bo nie, dobra. Jeszcze są budynki jeszcze do armii. To tak, póki co to... O kurde, tu już trochę pustawo się robi. No to dobra, póki co nie panikujmy. To sobie może jakoś mieści się ten budynek? No niestety nie. Też chyba wołków za dużo jest. O, tutaj się mieści. Także tam dom ucznictwa w produkcji, w budowie można bym powiedział. Poprawka. Mało Lena, kurde. Myli. Już jakieś lekkie pomyłki. Już 1000 sztuk jedzonka mamy. To dobrze. Ogień 25, dobra. Wyszkolimy sobie tutaj więcej tych robotnic, już będziemy mieć limit robotnic na maksa. I tak, tutaj nasze robotnice niech tutaj może pójdę zbierać tam len. I tutaj niech pójdą 3 póki co. Tutaj 2 niech pójdą w tym miejscu. Tutaj gdzieś tak na środku, żeby też łapało to, i to, i to. Tylko trochę się boję o tych właśnie tutaj szkieletów, żeby nie polecieli prosto właśnie tutaj na naszą bohaterkę. I przy okazji, żeby też trollami się nie zderzyli. Czasami różnie z tymi mowami jest. Ulepszymy sobie łuczniczki wiatru. Kuźnię żelaza. Budujemy. Mieć podróżniczki, prawda? Podróżniczki, jeszcze dom pradawnych tutaj gdzieś się może zmieści. O, gdzieś tutaj, gdzie moje kwatery są. Jeśli chodzi o budynki, to byłoby na tyle. Teraz poza zostanie nam samotnia, zbrojownia i ewentualnie jeszcze tej chaty leśnika się wybuduje, aby brakowało nam drewna. Tana się utworzy, jednego i drugiego. Jednego i drugiego się utworzy. Potem jeszcze armię. Koleżanko, to nie pomagasz swoim przyjaciółkom? Jak tak można? Komu to potrzebne?
A po co? Trzy, pięć, dziesięć, dobra. Jeszcze tutaj, jakbym miał wolne robotnice, to bym sobie tutaj jeszcze mógł magazyn żywności wybudować i gildię łowiecką. Ale ja sobie poczekam jeszcze z tym, aż tutaj nasze elfki wyczyszczą trochę tego drewna. Tutaj też nie sobie powyczyszczają, potem się buduje tutaj właśnie chatę leśnika od razu. Kupuję nam tego szkieleta. Dobra, dany wbudowany. Teraz tak, samotnie. Jedną. Tutaj drugą, trzecią, czwartą i piątą. Niech to na razie wybudują. Niech elfki nasze chatę leśnika wybudują w tym miejscu. Tutaj zwolnię może te trzy elfki. Tutaj dwie. Póki co. O, zapiszmy sobie. Zapiszmy. Zapiszmy. No, w pracy się dużo gada. Praktycznie samą do siebie. A tutaj teraz jętek się pląta. Do jakiego stresu może? No dobrze. Co tu robisz? No bo niektóre kardanki powoli budują te samotnie. Będziemy przynajmniej 5 samotni przygotowanych pod naszą armią. Pod naszą armię. 5, dobra. Jeszcze są jednak zbrojownie. No zbrojownie trochę więcej miejsca zajmują. Szerokie budynki to są. I po wyszkoleniu armii myśmy właśnie tutaj przejęli monumenty bohaterów. Krasnoludów. Zaczęli ich produkcję i oczywiście powyczyszczaj sobie tych troli. A potem pójdziemy właśnie w stronę przeciwników dalszych. Jeśli chodzi o elfy. To wiadomo, że lada nam brakuje na podróżniczki i strażniczki. A w sumie użyję tego ulepszenia. Druidka, odrobicielka, dowaczarczyka używają mniej many na terenach leśnych, no ale właśnie nie wiem, czy to teren taki typowo leśny, taki, że inne są drzewa, czy w ogóle koło drzew, już sam czasami nie wiem, ile lat się w to grę i nigdy w sumie się nie wie, czy właśnie tereny leśne to są właśnie takie, bo mieliśmy od Szarogórza po właśnie lodowe bagna, czy bardziej to po dziką przełęcz, a właśnie tutaj w mrocznych krainach od właśnie północnych gór wiecznych to aż po chyba tam Mulandir i te inne, to właśnie nie wiem, czy to raczej nie ma są tereny leśne, bo tam wiadomo lawa i te sprawy. To póki co powiedzmy, że my sobie lodowe czarodziejki. Uzdrowicielki już nie będę tworzył, ponieważ mamy lepsze druidki. Chyba, że właśnie mają te aurę leczenia oraz przeciwko ożywieniu, to mają mają właśnie tą umiejętność, co paladyni. To było zaklęcie świętość chyba. Dobra, drewna i leni nam brakuje póki co. Tytanów dwóch. Tutaj samotnie już wybudowana, praktycznie każda. No to co, zbrojownia tutaj jedna. Póki co.
Ile jest tego? Już 24 minuty niby mi pokazuje materiału. A nie raczej właśnie w Spellforce rozbudowałem tak dość długo. Sami będę na innej mapie dość sporo czasu. Ale mi to nie sprawdzało jakieś tam trudności. Lubię po prostu tą grę. Miło spędzam czas grając w Spellforce'a. Można powiedzieć, że się wyluzowuje na maksa. No, muzyka też robi swoją robotę. No i ten system właśnie craftingu, rozbudowy. Czy craftingu może nie, bo to w innych gier, ale bardziej rozbudowy obozów. No i też ogólnie fabuła jest bardzo w porządku. Wybudujemy drugą zbrojownię. Tam się już wytworzyły te elfki. Zawsze te uderzenia od lodu. I właśnie ta żywność taka, że powinno też się regenerować im właśnie mana i tak samo życie po jakimś czasie. Przy każdej rasie, jeśli posiadamy magazyn żywności i właśnie jakąś żywność w produkcji. Czasami to właśnie działa, czasami to nie działa. Zależy ile chyba tam odczekamy. Nie, chyba jednostki nie mogą być podczas walki, tylko właśnie muszą być w bezpiecznym miejscu. Druga. Wybudujemy trzecią zbrojownię. Czwartą i jeszcze piątą. Także budynki tutaj wszystkie już do produkcji jednostek będziemy posiadać. I za to nam zostanie tworzyć jednostki. Także może nie czekam na tych tytanów, tylko sobie zwiększę limit armii póki co do 40. No 40, no do 40, tak? Dokładnie. Także może łuczniczki i wiatru sobie wytworzymy. I co? Lena, na drugiego potrzebujemy chyba 100, tak. 100 Leni. Troszkę nam brakuje, ale to jak wybudujemy te warsztaty, to nasze tutaj chętne, wolne robotnice pójdą do pracy. To już jedna nie pracuje, to może tutaj pomóc swojej siostry w wybieraniu Leni. Żeby ulepszymy obrończyni. Ja by mi po prostu brakowało jakichkolwiek surowców. A czasami się mogą przydać do jakiejś obrony bardziej niż do ataku. Myślę w przyszłości, żeby właśnie ograć sobie te wszystkie właśnie kompanie, tak samo tryb gry swobodnej i jakieś takie ciekawostki ze Spellforce, na przykład kim był na przykład Rohan Taki, na przykład kim był Hako na przykład, albo ewentualnie na przykład nagrać sobie na przykład monument ludzi i od pierwszego rekruta po paladyna bez ulepszeń, potem po ulepszeniu. Właśnie myślę, że taki właśnie kiedyś materiał jakiś nagram. Nie może coś ciekawego wspomnę, na przykład, jakichś tam rodów, ogólnie rasy danego rodzaju, nie? Bo mamy tutaj 1000 leni, także druidki wytworzę. Szkolimy 10 druidek. Chyba ruszymy dalej na już tutaj zniszczenie tych troli. Musimy troszeczkę już się przybliżyć do fortecy. Dobra, tutaj jeszcze jedna, tutaj jeszcze jedna elfka.
W ogóle chyba druidek wam nie pokazywałem poprzednie materiale, także on się prezentuje, tak? No, w Velonii większość modeli postaci znacie, oglądaliście moje poprzednie materiały. I polepszenie wiadomo, ma różkę taką siedzącą, tak samo jak właśnie uzdrowicielka i lodowa czarodziejka. O, naprzeciwko właśnie ożywienie tam daje tam świętość. I po właśnie po patchu 1.60 albo 61 właśnie połączeniu aury właśnie leczenia. Bo kiedyś było tak po patchu, znaczy wersji 1.54 chyba. To była chyba najnowsza wtedy wersja. To dany bohater czy tam dana jednostka używając aur. Na przykład druidki jak używały aury leczenia i chciałem na przykład używać świętość przeciwko żywiętom, to na przykład aura się nie usuwała. A na przykład naszemu bohaterowi, na przykład ja mam aurę szybkich ciosów, połączenie na przykład błogosławieństwa, szału czy tam innego zaklęcia, aura się automatycznie wyłączała. Samo się toczyło innych bohaterów, ale na szczęście zostało poprawione. Patchu 1.60, jak większość błędów. Dobra, ja się ruszę już tutaj w stronę tych troli. Po sobie te trole wykurzyć, zabić, po prostu niech zdychają. Jeszcze mam dużo mięska. Niedźwiedzie, dziki. Tutaj na mocarza już roszam. I miotacza. To się wycofam armią, żeby była blisko mnie. Palę sobie szał. To jest morg, ich przywódca. Sobie jeszcze może odpalę od razu monument bohaterów. Się uda. Kurde, szkielety idą. Topka rabusia standardowo. Odpalę sobie bohaterów. Odpalę sobie monument bohaterów odpalony. Teraz jeszcze monument kosmodów. A ja się tutaj przejdę szybko do tyłu, żeby bilety tutaj podatwiać. Aj, wycofajcie się. Pater Tilet niech pomoże naszej armii. I się załatwi z morgiem. Tutaj Noemi. Przywódca orku troli znaczy się został pokonany. Muszę podbić tutaj szkieletów. Teraz więcej tutaj biegnie w naszą stronę. Jeszcze zaczyna atakować osiłek aż monument bohaterów, ale już większość z nich zostaje pokonanych. O kurde. Jeszcze ich jest sporo. Morgią zielony klejnot. Nic specjalnego w sumie. Popijanie szkielety są silniejsze już, wiadomo, od zwykłych. Tutaj mamy poziom 8. Dobra.
Ja się udam w to miejsce. A teraz tutaj się podbywają tych troli. No niszcie te budynki, drogie panie. A krasnoludki potrzebują kamienia, prawda? Kamień jest tutaj, w tym miejscu. Widzisz wcześniej? Żelazo. O, to jest kamień. O, to już będę, w tym miejscu będę już teraz tworzył armię. Szkoda tutaj więcej do naszych robotników, ugarstwonudów i naszą armię przeniesiemy do mnie. Już tutaj mamy teren troszeczkę odkryty i więcej zajmujemy już terenu. Także trole zostały pokonane, świetnie. A, bo bym się myli mapa z trybem gry swobodnej. Kamień jest tylko w tym miejscu, o dziwo. Może aura siły wyłączymy u Naemi. Ja sobie tutaj może monument, tych tytanów przerwę. O cholera. Ale... namiłem. Mam nadzieję, że szybko się uda wyciąć z tego drzewa. Bo tutaj brakło mi drewna na kolejnego naszego tutaj tytana. Albo będzie jeden, albo uda się jeszcze drugiego wyszkolić. Polena mamy sporo. Kurde. Nie, czekaj, ile jest? Już połowa. Połowa ładowania, prawie. Aż, a nie, mi się wydaje, że uda się. Muszę przypilnować sobie. Nasze krasnoludki już tutaj pędzą z kamieniami do monumentu. Ja moją armią przejdziemy się w tutaj. Pozbędziemy się tych szkieletów. A właśnie 90 sztuk, czy tam 70 zostało teraz do wytworzenia kolejnego tytana. Troszkę mój błąd, ale mam nadzieję, że się uda. Kurde. Nie, dobra. Jeszcze, dobra, pięknie. Dobra, dobra, dobra. To już się pokazuje, że się ładuje, także jest elegant. Także na drugiego się poczeka po prostu. Ja ruszam dalej pod fortecę zakonu. Tutaj nasze krasnoludki już biegną. Póki co nie budują tego właśnie kamieniołomu, bo może się okazać, że za chwilę dostaną właśnie te nowe budynki. Ile jest? 39 niby minut. Chyba. Zachodu już nas wypatrzyli, także to jest teraz otwarte. Będzie otwarta brama. Chyba aktywuję ten monument. Jeszcze krasnoludków sobie wytworzymy, czy aktywnie monument. To pod Menhir się przejdę od razu. To niech bohaterowie rzeźnika załatwią, a nasze elfki tutaj bronią jeszcze tej strony. I co? Także a póki to tak, tutaj nasi bohaterowie
Tutaj elfki niech bronią. Dobra. Większymy limit jednostek. Wróg tutaj się wytworzył, na szczęście się udało zdążyć. Także co? Wchodzimy do Doliny Szeroga Zmierzchu, prawda? Może jakiegoś potem miniaturkę ustawię sobie, zdjęcie. Ale póki co wchodzimy. Odpalimy sobie menhir w mieście. Tu mamy jakiegoś kupca. On ma zwoje. W sumie chyba każdy kupiec ma takie same ceny. Nigdy nie przeglądałem się temu dokładnie. A gram tyle lat, także... Także posprzedaję mu to. Te zwoje. Plany myślałem i właśnie runy, żeby właśnie zakończyć tu posprzedawać. Mamy Tane z Fongblade. A rune warrior. May Zarek take me away personally. Come, join me. Tell me what you know. I'm sure you have a thrilling story to tell. This is not yet the time for stories. A pity. I'm Tana, a bard from the High Mark. Wysoki Marchi. Tell me about the High Mark. Gladly. The High Mark is a rich and fertile land. You will have forgotten the Nortando in two heartbeats once you've been there. That will be proven difficult right now. Yes, the borders are closed. Don't ask me why. I only know it has something to do with the conflict in the east. Though there are also some domestic squabbles. We were told that the border won't be reopened very soon. Probably not at all this year. To nie wysoka marchia, to nie Patkin, to są te tereny, co są w PFOS-ie dwójcy. Wysoka marchia mi też tak się... mi tak świta właśnie. Johnny, brawo. This castle is a tomb and we are imprisoned inside. I am John. They call me a pathfinder. Przewodnik. Tak. Znasz tę okolicę? A little. These regions border on the northern and southern Windwall Mountains and the Howling Mounds. What land should I tell you about? Powiedz mi o łańcuchu gór wiecznych. Północnym łańcuchu. House of Hallet has its seat there in Stonewell Castle. They are allied with the dwarves from Windholm in the southern Windwall Mountains. The eldest sons of the rulers renew the pledge every generation. Since then they have been fighting side by side. The Hallets are a simple folk and straightforward. Not as hard bitten as Utrians or as dark as the ways of Risk. Mm-hmm. Do you know your way around these? A little. These what land? O południowych gór wiecznych. Friendship between humans and dwarves. The land there is rough, and its residents no less so. But whoever has once earned the respect of the dwarves will find them to be the most honest and loyal friends. The mines yield metals like iridium and moon silver. The dwarves defend them at all times against the primitive creatures who keep coming down from the mountains. O kurhane schowy tu. The Howling Mounds. Once the mighty fortress of the Brazen Falcon stood there. They watched over the city of the Fjeldarg, which sleeps beneath these lands under the spell of the gods. At least they did until the convocation. Who knows what has become of them? The fortress was destroyed in the convocation war and is now an eerie place. It was from here that the hordes of the undead came pouring into the country. For the only portal to Whisper, the City of the Dead, is located there. Otrzymasz w dłoni. This odd fragment here? Don't even ask. A dying man was trying to help David to me. He came from Whisper, where the damned ruled the land. He whispered to me that the fragment was part of a large stone image. A, mozaika śmierci.
Ona jest w sumie w każdej kompanii, w jedynce czy tam w dwójce. Są dużo expo, można nabrać i przedmiotów dobrych. Także to będziemy robić oczywiście. Chyba w szepcie jest właśnie w pierwszej kompanii mozaika. And remember my warning, if the fragment should ever be reassembled, great danger threatens. Spokojnie, już robiłem to dużo razy. Na samą końcu to my, mówię to samo, tak? Tak, to mamy pierwszy fragment mozaiki. My, aha, nie mamy zadania pobocznego, tylko po prostu możemy znaleźć sobie właśnie tą mozaikę śmierci w szepcie. To was sprowadza. Tana and I were on our way to the Darklands on business of our own. We had just restocked our supplies when the attack began. Just what exactly happened? It was a gigantic stroke, like a gray wave that came pouring over the land from the east and slammed up against the walls. The outer ring and the northern fortress were destroyed in the first attack. Since then we have been holding out in here. Why didn't anybody try to penetrate to the east? We only know that the way through the snake pass is a death trap. Urias kept speaking of reinforcement from the order, but nobody came. Mhm. Dobra, no, że w razie z nim już nie pogadamy o niczym ciekawym. Kupię tam, popatrzyliśmy co tam kupię, miał jakieś zwoje, to jest Link Meets Winter. Ta postać jest w sumie taka też trochę mimiczna i pojawia się w sumie w każdej części Spellforce oprócz trójeczki. Dobra, pogadamy sobie jeszcze z nim. I hope you're a bit easier to get along with than all these egotistical would-be heroes around here. These people are protecting your life with their own. Drive them back. Just what we need. Another egomaniacal hero. Allow me. Link McWinter. They're everywhere. A trap. They're everywhere. At least I fight for you again soon. What's a fellow like you doing in a fortress like this? Now, how did I know you'd ask that question? Because I'm a good judge of character. I know my way around the human character, too. There ain't at least one way or another to silence them, if you know what I mean. Charming. I was afraid something like that would come up. Well, to answer your question, I was looking for someone. I was just passing by when the first attack began. Exactly. An old business associate of mine, Cassius. Should you find him, or whatever's left of him, please let me know. Mhm. Well, accomplished any new here? Oszust, mamy zadanie poboczne. Nowiutkie, dobra. Mamy skrzyneczkę, ale nie możemy tutaj integrować póki co. Kupiec jest. On też spoko, ale trochę kosztuje, prawda? To jest kolejny kupiec, ale to ze zwojami. To jest kolejny kupiec też ze zwojami. Tak, dokładnie. I to jeszcze to jest. Też kolejny kupiec. O, to jest dla mnie. Tylko nie wiem, czy będę mógł tak, to jest 7, 6, 8, 6, niestety nie dla mnie, bo mam poziom trzeci chyba. Będę się wstrzymał z tym kupnem, ale warto o tym pamiętać, o tym kupcu. Jest Thurgon Farmir. Then you're even more foolish than you look. Beat the undead in one battle and they just return 100-fold stronger. They bring death, and death nourishes them. The day will come when they will have eliminated all life. There is always hope. Who are you, knight? I am Thurgon, blacksmith, and weapon master of this fortress. Why are you so discouraged, Thurgon? Because we are waiting here like lambs for the slaughter. Look at these fine fellows here. Before the next moon, they will all be dead, or worse. I've had enough of this senseless game. But Urias holds us here like prisoners, that fool. I don't want to end with the others in the dust, no. You, on the other hand, look like somebody who can hardly wait to spill his blood. Do you need a bit of advice how you can put the highest price on your life?
Chętnie. If you fight against them, then look for their masters. Find the ones who lead them. Each group, every army has a captain. As long as that one continues to fight, it will never end. New creatures will keep on joining their armies. They are remorseless. But if you destroy their leaders, you will break their strength. That is the only way. You don't seem stupid. Perhaps you may rarely survive this carnage. Well, if you should ever return to Greyfell, then I'd like to ask you to do me a favor. Bring this letter to Tanara, the Weaver Woman. But don't open it. It is not intended for your eyes. Good, I'll remember. It may take a while, however. No, hurry. It is only... Go now. You must have a great deal to do. Ah. Mhm. W ogóle dostajemy sporo expa. Myli do Tanary. Nie musimy w sumie do niej iść, bo nie mamy tutaj żadnego bocznego zadania, ale przejdziemy się oczywiście. Przekażemy jej list od właśnie tutaj tego kowala. Dobra. Chodzi o tą fortecę, to... Póki co to chyba wszystko. Jeszcze są nam mury do pogadania i tutaj jeszcze jest... Mordhorn. I greet you in the name of the Order. I hope you have come to help us. What help do you need? The undead have been besieging us for a long time. As long as they remain outside the walls, we can hold out. But a few days ago, they managed to get into the fortress through one of the secret passageways. It was horrifying. How were the undead ever able to get inside the fortress? The secret passageways were dug back in the old days by the dwarves to use as an escape tunnel. Only very few people are aware of their existence. Did the undead find them by chance? Impossible. Not the way the dwarves built. Somebody from the fortress must have told them about them. We buried the passageway and posted guards in front of it. But as long as there is one traitor among us, we will have no peace. Do you suspect someone? No. It must have been one of the magicians or the commander. If I come upon any clues, I'll let you know. No dobra, witam. Tutaj sobie jeszcze wybiorę budynki do klasnoludów przy okazji. No, mam przy okazji nową jednostkę obrońca. Ona dość właśnie on jest bardzo w porządku. Mamy jedna z najlepszych jednostek u klasnoludów. Urazem sobie pogadamy w kolejnym odcinku. To właśnie zrobię. Tutaj co mamy tak. Małe kwatery. Kopalnia kierzącego srebra. Magazyn żywności. Średnie kwatery. Ja to przeważnie sobie tak ustawiłem. Ja sobie dam tak, farmy świnek. To właśnie tylko farmy świnki. Świnek mają krasnoludy. I jeszcze tak, dom księżycowego srebra. Gdzieś w tym miejscu sobie ustawię i wielka zbrojownia. No i właśnie ten obrońca. Gdzieś w tym miejscu go przeważnie dawałem. Świetnie, bo te budynki już mamy po prostu. Muszę to posprzedawać w którymś odcinku i tą mapkę sobie przejdę i wtedy zrobimy, na pewno już zrobimy selekcję ekwipunku, bo już te trochę zaśmiecony mamy ten właśnie nasz ekwipunek dość sporo. Jeśli chodzi o krasnoludki, to tak, tutaj kamieniołom. I szłem, żeby miał chatę kamieniarza, ale to jednak nie w tej mapie chyba. Bo w tej, ale tylko chyba w późniejszym etapie gry. Już nie jestem pewny. Dobra, ile tego materiału jest? No to już dość długo już gramy na tej mapce. Póki co to pogadamy sobie z Uriasem w kolejnym materiale. Nie, będzie to już kolejny odcinek. Z gry Spellforce za jakąś świtu. Dzięki za uwagę.
Nie trzymajcie się, nie? Na razie.